Gminne Centrum Kultury i Sportu w Pluszczacu zaproponowało dla najmłodszych dzisiaj. Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność z okazji gminnych obchodów Dnia Dziecka w Piszczacu organizować mini festiwal Festyn. Pierwsza część dzisiejszego wydarzenia to oczywiście animacje, gry, zabawy, wszystko to, co uwielbiają małe dzieci. Nie zabraknie festiwalu baniek, malowania buzi, brokatowych tatuaży, no i oczywiście zabaw. Druga część, wyjątkowy, niepowtarzalny Teatr Ognia Antidotum w swoim bajecznym spektaklu Alicja w Krainie Ognia. Za chwilkę zapytamy o spektakl. Ja jeszcze zapytam o to, mimo pogody, z którą walczyliście, no, są tłumy. Tak, cieszymy się bardzo. No chyba przejdzie to już do historii, że mniej więcej 3 razy składaliśmy się dzisiaj z sprzętem i z powrotem go rozkładaliśmy, ale udało się. Cieszymy się z ogromnej frekwencji. Zaprezentujemy dzisiaj Alicję w Krainie Ognia, oczywiście bardzo znaną i lubianą baśń. A kilka słów właśnie na temat tego teatru. Czym się zajmujecie? Gdzie można Was zobaczyć? Co pokazujecie? No, zajmujemy się przede wszystkim teatrem, ale również przy okazji ogniem, żywiołem ognia, LED-em, cieniem. Także dzisiaj wszystko w jednym, cień, ogień i LED. Można zobaczyć przygody kapelusznika. Nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży i dla dorosłych, dla wszystkich. Z tego co widzę, jak jeżdżę po wydarzeniach w naszym powiecie, to również organizujecie takie jakby animacje też dla najmłodszych. Warsztaty kuglarskie, coś takiego. Tak, organizujemy. Dzisiaj nawet byliśmy już w Janowie Podlaskim i tam bawiliśmy się z dziećmi właśnie w warsztatowanie, kuglowanie różnymi przedmiotami, piłeczkami. Także też zajmujemy się animacjami takimi żonglerskimi. Proszę bardzo.